Komisja Europejska grozi karami i chce, żeby Polska swoje środki ochronne i medyczne eksportowała za granicę. Nie brak opinii, że dla brukselskich urzędników bezpieczeństwo Polaków po raz kolejny jest mniej ważne niż unijne zasady. Maciej Sawicki. Komisja Europejska nie pozostawia złudzeń. Dla Brukseli bezpieczeństwo Polek i Polaków nie jest najważniejsze. Blokada jest w Polsce. Unijni urzędnicy chcą karać nasz kraj za to, że potrzebne do walki z koronawirusem środki ochronne i medyczne trafiają do polskich obywateli, a nie za granicę. Jeszcze wczoraj, bo warto to przypomnieć, przewodnicząca komisji przepraszała Włochów za to, że Unia, Komisja Europejska nie pomogła w sposób należyty. Dzisiaj wysoki urzędnik tej samej Komisji Europejskiej próbuje nam przeszkadzać w walce z epidemią. To niebywałe. Komisja Europejska grozi karami. Ma pretensje, że polski rząd na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo swoich obywateli. Takiej reakcji nie było, kiedy eksport swojego sprzętu medycznego zablokowali Niemcy. W Unii Europejskiej niestety ciągle jest tak, że silny może więcej, a najwięcej mogą Niemcy. Niemcy mogą blokować eksport, Polakom tego nie wolno. Nie brak opinii, że to kolejny przykład podwójnych standardów wspólnoty, na które przez lata swoich rządów przystawała koalicja PO-PSL. Donald Tusk i Ewa Kopacz wielokrotnie byli oceniani jako politycy działający pod dyktando brukselskich elit. Zmiana nastąpiła dopiero po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, co spadkobiercom polityki Donalda Tuska wyraźnie się nie podoba. Małgorzata Kidawa-Błońska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, wprost krytykowała lidera Zjednoczonej Prawicy za to, że broni polskich interesów. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie zależy na świecie, na Europie, jemu zależy tylko na Polsce. Opozycja milczała za to, kiedy Komisja Europejska krytykowała Polskę za zamknięcie granic dla cudzoziemców w obliczu pandemii koronawirusa. Ważniejszy od zdrowia Polaków dla brukselskich elit był interes ekonomiczny. Powrót kontroli granicznych w państwach członkowskich stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli Unii, ponieważ w ten sposób zakłócony jest łańcuch dostaw. Rynek musi pozostać płynny. Tymczasem w tej sprawie to Polska miała rację, co później przyznały inne państwa Unii Europejskiej. Zamknięcie granic pozwoliło znacznie ograniczyć falę zachorowań. Tylko szybkie decyzje rządu, koordynacja działań oraz wsparcie silnych spółek Skarbu Państwa uchroniły Polskę przed włoskim i hiszpańskim scenariuszem. Bruksela nie wypracowała skutecznych metod walki z epidemią koronawirusa. Nie ma wspólnych mechanizmów, które powstrzymałyby rozprzestrzenianie pandemii. Póki co jest to mieszanie tej samej łyżki cukru w szklance herbaty. Nie ma zdecydowanej odpowiedzi ekonomicznej Unii Europejskiej na ten kryzys. Nie ma konkretnych wspólnych działań. Są za to roszczenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Polaków. Maciej Sawicki, Wiadomości.